Zapytam jeszcze o transfer Roberta Lewandowskiego, transfer, który nie wiadomo, czy będzie. Jak pan tak z boku patrząc ocenia to całe zamieszanie? Robert niezadowolony, Robert mówi, że chce odejść, Bayern go nie chce puścić. No, takie tarcia, wojna w zasadzie na wysokim poziomie. Ja nie będę tego komentował. Panie Włodzimierzu, jak pan śledzi dzisiejszą reprezentację Polski? W listopadzie mundial, my jesteśmy gotowi, my mamy drużynę na mundial? No to zobaczymy. No w tej chwili to co wiem, no przejął trener Michniewicz reprezentację i w tej chwili widzę, że on zaczyna przygotowywać ją do występu na Mistrzostwach Świata. No dla mnie nie ulega wątpliwości, że to co widziałem z Walią to jest niewystarczające. To był przeciętny mecz w wykonaniu naszego zespołu, ale oczywiście to wymaga pewnej współpracy pomiędzy zespołem a trenerem i to wymaga również czasu, żeby to się wszystko zlepiło i żeby to dobrze wyglądało. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że to zespół reprezentacyjny musi grać lepiej aniżeli w ostatnim meczu. To zobaczymy no, w tej chwili z Belgami. To mnie bardzo ciekawi, czy na tym poziomie jesteśmy w stanie powalczyć jak równy z równym, czy niestety będziemy musieli uznać wyższość przeciwnika. To samo z Holendrami. Także tutaj będzie taka odpowiedź, na co nas będzie stać na Mistrzostwach Świata. Bardzo jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te mecze najbliższe w Lidze Narodów. Zapytam jeszcze o transfer Roberta Lewandowskiego, transfer, który nie wiadomo, czy będzie. Jak pan tak z boku patrząc ocenia to całe zamieszanie? Robert niezadowolony, Robert mówi, że chce odejść, Bayern go nie chce puścić. No, takie tarcia, wojna w zasadzie na wysokim poziomie. Ja nie będę tego komentował. To jest czysta sprawa Roberta. I tutaj jakikolwiek komentarz z mojej strony, czy moich kolegów, którzy kiedyś grali w piłkę, to jest jego decyzja, to jest jego sprawa i tylko on wie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja mogę powiedzieć tylko, co ja bym zrobił jako piłkarz, będąc w jego sytuacji. On został najlepszym piłkarzem świata w drużynie Bayernu Monachium. Ja bym został w tej drużynie. Co młody chłopak, który ma ofertę z Realu i któremu władza nie pozwala wyjechać, co czuje? Ból, złość, wściekłość? No na pewno była to wściekłość.